o czym poinformował nasz speaker dzisiejszej gali. Chociaż tak naprawdę zdecydowanie bardziej doświadczony jest Janusz Petrowicz, ale no mówiąc łagodnie, jego bilans jest troszkę słaby, ponieważ wygrał 19 walk, ale przegrał aż 52 i wszystkie ostatnie walki przegrywał. No ale z kolei doświadczenie przemawia za nim, więc miejmy nadzieję, że walka trochę potrwa i będziemy mieli na co popatrzeć. Jeżeli rozmawiamy o rekordzie Petrowicza, to warto wspomnieć jednak o tym, że on boksował z naprawdę dobrymi bokserami. Oczywiście zdarzały mu się pojedynki z pięściarzami anonimowymi, ale na swoim koncie ma kilka pojedynków z dużymi nazwiskami. Ja wymienię chociażby Gianluca Branco, pretendenta do tytułu WBC w kategorii junior średniej, Ryana Rhodesa, czy Jacksona Osei-Bonsu, którego pokonał swojego czasu Rafał Jackiewicz. I do ringu zmierza już Petrowicz. Pseudonim Petrowicza to Guerrero, z hiszpańskiego wojownik. Kolejny głośny aplauz publiczności, ponieważ widzimy rodzimego boksera, Michał Nieroda. Jeszcze nam się nie pokazał, ale zaraz na pewno efektownie wejdzie na ring. Michał Nieroda ostatnie swoje 4 pojedynki wygrał. Ostatnio w Poznaniu z Rafałem Piotrowskim, raptem tydzień temu, ale miejmy nadzieję, że ten jeden tydzień przygotowań nie da o sobie znać w pojedynku. Już witamy Michała Nierodę w ringu. Michał Nieroda to jest najmłodszy zawodnik grupy Silesia Boxing. Karierę zawodową Michał rozpoczął w marcu 2011 roku. Dwukrotnie spotkał się w ringu z Adamem Gawlikiem i obie te walki wygrał. Przegrał tylko tak naprawdę jeden pojedynek z Abutem Onerem. Natomiast przegrał przez decyzję punktową po 4 rundach. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że była to walka, którą Michał stoczył w Niemczech, więc też na pewno to miało wpływ na decyzję sędziów. I rozpoczynamy. A i od razu mocny cios na korpus. To jest największy atut Michała Nierody. To są właśnie ciosy bite na korpus, między innymi lewy sierpowy. I też co musimy, Piotrek, zaznaczyć, że naprawdę technicznie boksuje Michał naprawdę bardzo fajnie. No i wydaje mi się, że technicznie chyba najlepiej z grupy pana Butowicza. Ja mam podobne zdanie na ten temat. Michał Nieroda potrafi zaboksować dobrze, potrafi używać lewego prostego, potrafi bić mocno na korpus. Ale widzimy, że Petrowicz próbuje się odgryźć. I kolejny mocny cios na dół. Ja myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Ciosy bite na korpus. Chociaż należy dodać, że Petrowicz również lubi bić ciosami na korpus, ale na razie jeszcze nam tego nie zaprezentował. Zresztą Petrowicz mimo ujemnego bilansu już walczył w różnych krajach Europy. Walczył z również lokalnymi faworytami.
Więc jak widać, nie spalił się na samym wstępie, na samym początku walki z powodu faktu, że walczy na terenie przeciwnika. Mocny teraz cios Michała Nierody i znowu lewy sierp. Ładnie, naprawdę fajnie boksuje technicznie Michał. Ładne bite ciosy sierpowe. Jest ciosy cały czas bite na dół. Michał w ruchu. Uderza dwa ciosy i schodzi na bok. Nie jest statycznym celem dla Petrowicza. Dlatego Węgier póki co nie ma nawet okazji, żeby go trafić. I nawet powiem szczerze, trochę żartobliwie, pół żartem, pół serio, że przypomina mi tak wizualnie troszkę Grześka Proksę Michał Nierodę, ale również to nie bez powodu tak porównuję, ponieważ również jest ruchliwy, co jest przecież wielkim atutem Grześka Proksy. Oczywiście tak, chociaż Michał Nieroda boksuje inaczej niż Grzegorz Proksa, bo Proksa jest jedyny i niepowtarzalny, tak jak kiedyś był Roy Jones Jr., o którym już wspominaliśmy. Wypad ochraniarz na szczękę. Wypadł Michałowi Nierodzie. Oczywiście zgodnie z przepisami ten ochraniarz musi być przepłukany i za chwilę trafi na swoje miejsce i możemy wznowić walkę. I ładne teraz ciosy sierpowe i na dół, aż było słychać naprawdę, aż tutaj u nas w stanowisku komentatorskim. Na pewno to odczuje Janusz Petrowicz. Może nie teraz, ale takie ciosy dają sobie odczuć właśnie w późniejszych rundach. Wtedy to jest bardzo bolesne, bo traci oddech tak naprawdę przeciwnik, opuszcza ręce i to jest to wtedy doskonała sytuacja do znokautowania takiego zawodnika. Ja myślę, że jeżeli przyjdzie nokaut, to on przyjdzie właśnie po ciosach bitych na korpus. Koniec pierwszej rundy i tutaj też nie mamy wątpliwości. Michał Nieroda wygrywa 10-9. Michał na pewno musi uważać, żeby, mówiąc kolokwialnie, się nie wystrzelać. Trzeba kontrolować swoje tętno, trzeba kontrolować swoją kondycję, żeby sił wystarczyło na 4 rundy. Ale Michał też nie jest to dla niego boks zawodowy, nie jest już pierwszyzną, bo ma stoczonych 8 pojedynków. Także podejrzewam, że zdążył już poznać swoje ciało, swoją kondycję. Chociaż na pewno nad kondycją cały czas pracuje i ona z biegiem czasu będzie się rozwijała. Widzimy narożnik Petrowicza. Petrowicz, co ciekawe, walczył z 3 Polakami. Przegrał na punkty ze Sławomirem Ziemlewiczem po 10 rundach. Przegrał z Łukaszem Wawrzyczkiem, co ciekawe, w Irlandii, a nie w Polsce. I przegrał z obecnym tutaj na gali Damianem Jonakiem. I właśnie Damian Jonak jest jedynym pięściarzem, który zdołał zwyciężyć przed czasem TKO w 4 rundzie. No zobaczymy, czy do tego grona dołączy Michał Nieroda, czy ewentualnie dołączy do Ziemlewicza i Wawrzyczka, którzy wygrali przed czasem. Wygrali na punkty oczywiście. No i Petrowicz zerwał się pierwszy raz chyba do ataku. Obszerne ciosy, oczywiście bite na dół, bo ten pojedynek, można powiedzieć, toczy się w dolnych partiach ciała. Tak jak właśnie mówiłeś, ważne jest, żeby nie wystrzelał się na początku Michał. On co prawda miał już okazję toczyć jeden pojedynek, który był zakontaktowany na 6 rund, natomiast niestety albo stety wygrał wtedy przez TKO w pierwszej rundzie, więc tak naprawdę nie miał okazji powalczyć dłużej niż 4 rundy. Widzimy teraz 3 ciosy Michała Nierody. Petrowicz jeszcze przed chwilą prowokacyjnie opuszczał ręce, ale myślę, że już wyciągnął wnioski. I teraz te ręce będą na swoim miejscu. Chociaż być może on po prostu skupia się na ochronie dolnych partii ciała przed tymi mocnymi, zwłaszcza lewymi sierpowymi. Parę ciosów przecież dostał, prawda, bitych nisko na wątrobę, więc jeżeli odczuł, to na pewno jest to zrozumiałe, czemu walczy teraz właśnie tak, kryjąc tak jak przed chwilą dół, ale cały czas mimo ten dół jest atakowany przez Michała Nierodę. Cały czas, teraz w narożniku. To już chyba jest 8 albo 9 cios na korpus, który zadał Nieroda. Aplauz publiczności. No w powietrzu już wisiała nadzieja na
na to, że Petrowicz się przewróci, ale też ma swoje ambicje Węgier. Ale Węgier wtedy oczywiście, kiedy musiał, sklinczował, więc wyszło tak naprawdę doświadczenie ringowe. No on ma już 40 lat, więc myślę, że kawał historii boksu ma za sobą. Tak, ale ładnie teraz. Lewym prostym Nieroda, tak, no to jest świetna akcja. Zachwiał się na nogach Petrowicz. To oczywiście nie był jakiś mocny cios, ale na pewno dostrzegalny. I znowu to samo, cała seria ciosów na dół. I jest pierwszy knockdown, proszę Państwa. No to wszystko się skumulowało. Mówi się, że ciosy na korpus to jest bomba z opóźnionym zapłonem i myślę, że ten zapłon właśnie w tej chwili wybuchł. Włodzimierz Kromka liczy. Publiczność się to bardzo podoba, natomiast Petrowicz wytrzymał presję, ale kto wie, może zaraz się zakończy ten pojedynek nokautem, idąc za ciosem cały czas Nieroda atakował. Gong uratował Petrowicza, bo myślę, że jakby to jeszcze z pół minuty trwało, to mielibyśmy koniec. No, trochę chyba zmęczony jest Michał. To bardzo wysokie tempo już pod koniec, to właściwie całą kanonadą strzelał. No i na pewno takie ciosy bardzo mocne, przede wszystkim bardzo męczą, bo mimo iż Petrowicz dużo tych ciosów zebrał, to dużo właśnie zbierał tych ciosów na gardę też między innymi, to zawsze boli, to zawsze męczy przeciwnika, który atakuje. Oby tak nie było w przypadku Michała, żeby przypadkiem, prawda, nie stracił tego powera swojego, ale no mam nadzieję, że nie, no jest to dopiero teraz kolejna runda. Tylko 4 rundy, trwa pojedynek. Wszystkie praktycznie walki czterorundowe Michał toczył w swojej karierze, więc na pewno jest przećwiczony. Te ciosy Nierody na korpus robią wrażenie na Petrowiczu, ponieważ bite są ze skrętem. To nie jest cios bity od niechcenia, tylko cios, który jest poparty nogami. Bardzo, bardzo ładnie teraz lewy, prawy sierpowy bity naprzemiennie i widać, że... Znowu będzie chyba zaraz na deskach Petrowicz. Widać, że Michał chce ten pojedynek zakończyć przed czasem. Pojawiła się luka, przez chwilę ręka opuszczona Petrowicza, gdyby uderzył prawym sierpem Michał, to byłaby szansa. Tak. Ale stoi cały czas Janusz Petrowicz. Opuszcza nawet nisko ręce, ale mimo to również daje o sobie znać. I no i trafia nawet. W tej chwili był lewy prosty, doszedł do ciosu, chociaż to był lekki cios. No ale jak to się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Krótki moment, kiedy inicjatywę przyjął Przetrowicz, teraz ale... trafił w końcu na górę Nieroda. No powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem wytrzymałości Petrowicza, bo naprawdę te ciosy swoje muszą ważyć. Kolejne sierpy na górę, na dół. Ale już widzisz, Piotrek coraz częściej niżej opuszcza ręce Janusz Petrowicz. No i myślę, że tutaj właśnie jest recepta na ciężki knockout. W momencie, kiedy Petrowicz te ręce obniży, trzeba strzelić szybkim sierpowym na szczękę i może ten pojedynek naprawdę efektownie się zakończyć. Zresztą ja pamiętam nawet też, jak oglądałem Michała podczas pierwszej gali Silesia Boxing. On naprawdę dużo zadaje tych sierpowych i widać, że ma je wyćwiczone, widać, że je lubi. No i są one efektowne. To jest pięściarz aktywny na pewno, który lubi zadawać dużo ciosów. No i to się podoba publiczności, bo myślę, że na tym pojedynku naprawdę nie można się nudzić. I znowu trafia Nieroda, ale Petrowicz cały czas stoi na nogach. Nie daje się znokautować. Daje o sobie znać. Dwa lewe zadane przez Petrowicza. W ostatniej chwili Petrowicz podniósł lewą rękawicę, bo tam już sunął prawy sierp. Kolejny lewy, ale bity na gardę przeciwnika. Już widać, że Michał Nieroda też się troszkę zmęczył, jednak te ataki również kosztowały go trochę sił. Znowu mocny cios, kolejny.
Państwo tego akurat nie widzą, ale dosyć gorąco dopinkuje Michała nasz multimedalista amatorski Henryk Średnicki. Jest w tej chwili przy narożniku Michała Nierody. Może za chwilę nam realizator pokaże. Tak, oczywiście, w tej chwili widzimy. Więc mocne wsparcie również psychiczne ma w tej chwili w swoim narożniku Michał Nieroda. Głęboko oddycha. Ale to już jest ostatnia runda, także myślę, że zdoła wykrzeszać z siebie jeszcze tyle energii, żeby być może skończyć przed czasem Petrowicza. Efektowne na razie walki na naszej gali. Myślę, że publiczności to się może podobać. Efektowne, dużo ciosów. Już liczenia za nami, nokaut za nami. Możliwe, że będzie teraz kolejny. Więc mimo iż tych pojedynków zawodowych mamy mało, jest łącznie mało tych rund, w których boksują nasi zawodnicy zawodowi, ale no, nie możemy narzekać na emocje. Od razu Nieroda rozpoczął od lewego prostego, celnego lewego prostego. I znowu lewy na górę. No chyba zmiana taktyki. Teraz Michał być może już nie będzie wkładał tyle siły w ciosy sierpowe, a skupi się na takich punktujących ciosach prostych. Kolejny mocny prawy. No wchodzą te ciosy na głowę Petrowicza, natomiast cały czas on mocno stoi na nogach. Oddaje głównie lewymi prostymi. Widać również już niżej opuszczone ręce Michała Nierody. Widać również zmęczenie po nim. Przed chwilą widzieliśmy ten taki bity, prawy, bezpośredni, w ogóle jeszcze, bez skrętu tłowia. Jeszcze Michał wykrzesał siły, żeby zadać kolejny lewy sierpowy. No jak mielibyśmy to zliczyć, te wszystkie ciosy sierpowe, to byśmy musieli jeszcze w restauracji Adria posiedzieć parę chwil. Kolejny prawy sierpowy. No te prawy sierpowe są faktycznie tutaj najmocniejszymi ciosami, które dochodzą celu. Tak jak powiedzieliśmy już, Michał się świetnie czuje w tych sierpowych. Dużych zebrał Janusz Petrowicz. Ale proszę, oddaję lewym prostym. I teraz lewym lekkim sierpowym. Teraz prawym sierpowym i to był chyba jeden z mocniejszych ciosów, które zadał Petrowicz. Myślę, że to jest cenna lekcja dla Michała Nierody. Podobnie jak Damian Dardas. Najprawdopodobniej ten pojedynek zakończy się na pełnym dystansie i na pewno to będzie cenne doświadczenie dla Michała. A tutaj już raczej nie powinno się nic szczególnego wydarzyć i myślę, że o werdykcie zadecyduje sędzia Piotr Kozłowski, a z wytypowaniem zwycięzcy nie będzie miał absolutnie żadnych problemów. Zliczając premię za knockdown, to będzie 40 do 35 zapewne. Ostatni raz, jak tutaj Michał boksował na drugiej gali organizowanej przez Irosława Butowicza, zakończył efektownie swój pojedynek, wygrywając w pierwszej rundzie. Teraz niestety nie udało mu się zakończyć tej walki jeszcze przez knockout. Ale należy wspomnieć, że Petrowicz jest znacznie lepszym pięściarzem niż Bogdanowski, który pojawił się na wspomnianej przez ciebie gali w Rudzie Śląskiej. Jeszcze teraz głośne słowa wsparcia udzielane przez kibiców. Natomiast pojedynek nie zakończył się nokautem. Na pewno będzie zwycięstwo punktowe Michała Nierody, które na pewno będzie cennym doświadczeniem. Zdecydowanie. No i myślę, że mógł się podobać ten pojedynek zarówno kibicom zgromadzonym tutaj w Pałacu Balestremów, ale również tym, którzy oglądają nas za pośrednictwem Boxer.org. Ale Michał jest zmęczony chyba, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. I za chwilę... Za chwilkę oficjalny werdykt. Tutaj nie może być wątpliwości, że Piotr Kozłowski wskaże zwycięzcę w osobie Michała Nierody.
Więc kolejne, piąte już zwycięstwo Michała. Piąte oczywiście po porażce. Widzimy efektowny tatuaż Petrowicza. No te tatuaże często są powiązane z pięściarzami. Pięściarze chyba lubią się tatuować. Oczywiście najlepszym przykładem jest Gonzalo Basile, o którym już wspominaliśmy, ale to jest ewenement. Takiego człowieka jeszcze nie widziałem. Naprawdę mało miejsca jest tam jeszcze wolnego u Argentyńczyka, żeby jeszcze coś nowego wkleić. Ale widzimy, Petrowicz tutaj sobie biega. Także no chyba to jest naprawdę twardy zawodnik i ten przydomek Guerrero nie wziął się znikąd. I oficjalny werdykt. I za chwilkę zaprosimy tutaj do naszego stanowiska Michała Nierodę. Spytamy się go oczywiście, jak ocenia swój pojedynek. Bo na pewno ciężki, ale i wygrany. Podziękowania od Henryka Świdnickiego. Na pewno będzie to, jest to coś znaczącego dla Michała. Usłyszeć słowa wsparcia od takiego wspaniałego multimedalisty amatorskiego. I podziękowania teraz od Jarosława Butowicza, organizatora tej dzisiejszej gali. Jest już ze mną Michał Nieroda dla Boxer.org. Michał, jak ocenić swój pojedynek? Cztery rundy, ale przeciwnik dawał o sobie znać. No, jak ocenić ten pojedynek? No, ciężko było, starałem się. Było może parę okazji, żeby go posadzić przed czasem, ale też tej formy, tego przyspieszenia mi brakowało. Też przeciwnik był dosyć wytrzymały, nie siadał po tych ciosach na doły. Ciężko było posadzić, ale dobrym tempem wytrzymałem te cztery rundy. Myślałem, że będzie gorzej, ale jednak forma została utrzymana dobra. Czy fakt, że miałeś tylko tydzień na przygotowania i minął tydzień od ostatniej walki, miał jakiś wpływ na twoją dyspozycję? Nie. Byłem w takiej dobrej nawet formie. No wiadomo, można było wcześniej się wziąć za pracę mocno i zrobić lepszą formę, no ale ważne, że się wygrało. Widać, zdecydowanie widzieliśmy, że najwięcej mocnych ciosów z swojej strony były zadawane prawym i lewym sierpowym. I z tego, jak Ciebie też oglądałem, to właśnie zauważyłem, że świetnie się czujesz w tych lewych i prawych ciosach sierpowych. Czy właśnie to jest jakby, to jest część Twojej techniki, którą najwyżej sobie cenisz? Właśnie wszyscy i nawet trener mówią mi, żebym boksował na dystans, na pełnej długości, bo mam te długie ręce. Ale jednak lepiej się czuję w pół dystansie, trochę po dołach sierpowe. No nie wiem, próbuję cały czas na ten dystans walczyć, ale to mi jakoś nie wychodzi. Ponosi mnie adrenalina i wchodzę w ten pół dystans. Próbuję, nie wiem, znokautować. Michał, jakie teraz twoje plany? Kolejne zwycięstwo. Masz teraz dobrą pasę już od porażki. Było to twoje piąte zwycięstwo. Co teraz planujesz? Teraz planuję zrobić lepszą formę. Teraz zaczną się walki sześciorundowe. Jednak trzeba będzie tą kondycję podkręcić. No, teraz trzeba właśnie się wziąć za pracę. Następna walka, nie wiem kiedy będzie, to się dopiero okaże. Michał Nierada dla Boxer.org, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.